Ho, ho, ho! Dzisiaj Wigilia. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Moi kochani, dzisiaj paczka z ikoną wjeżdża na kanał na Road to Glory, mimo że w momencie nagrywania tej paczki z ikoną nie było 1000 łapeczek do góry. Więc widzowie, jako prezent ode mnie do was i w sumie prezent od was do mnie, ode mnie do was, nieważne. Paczka z ikoną wjeżdża dzisiaj na kanał i to jest w sumie też prezent ode mnie do mnie, bo nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo jestem podekscytowany tym faktem i dzisiaj możecie na przykład wbić 1000 łapeczek do góry i dzięki temu odpalamy paczkę z ikoną na moim głównym koncie. Jeśli chcecie, to let's do this! Moi kochani, a na początek, bo oprócz tej paczki z ikoną, to mamy jeszcze oczywiście do odebrania nagrody sezonowe, które we wczorajszym odcinku żeśmy dokończyli, więc mamy tam, o Jezu, jak pomyślę, co my tam mamy, jeszcze ważne mecze, matko jedyna, naprawdę, ten odcinek to będzie jeden z grubszych odcinków w ostatnim czasie, wow, ależ się normalnie napociłem, widzowie, zapłaciłem 3000 za Albrechtona, 3000 za Albrechtona, to tyle za karpia się nie płaci w Polsce, naprawdę, a my tyle zapłaciliśmy, ale no niech będzie, gratulacje, mamy paczuszkę, lecimy do kolejnego SBC, ważne mecze, dudys, zrobione. Przepalane. Karta wieloznaczna Pinkert. I ukończone, po prostu ukończone. Mamy jakąś tam paczuszkę do odebrania, to jest mało ważne, bo ważniejsze jest to, co za chwilę, czyli to. I ważniejsze jest to, jeszcze od tego, od ważnych meczy, bo od ikony nie, to to. Dobra, tutaj wybieramy standardowo opcję chyba trzecią. Trzecia opcja, jazda. Tak, potwierdzamy, jak najszybciej. I oj. Pierwszy raz na tym koncie. Pierwszy raz FIFA 22 Road to Glory wjeżdża Liga Elitarna. 90-90 spotkań. Na styk, ale... A to nie to, przepraszam. Ej, gdzie ja dostałem sezonowe? Ej, gdzie są sezonowe? Ja miałem 4 paczki za 100 tysięcy dostać. Teraz, tutaj, nie oszukali mnie. Ja czułem się oszukany, a mnie nie oszukali. Więc to było złe uczucie. Błędne uczucie. Teraz, Liga Elitarna, sezon drugi. To, o, jak to wygląda. Druga liga. No dobra. O, ależ pięknie. Dobra, teraz przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Ale w związku z tym, że dzisiaj taki gruby odcinek, to też mam dla was grubą informację. Ponieważ będę komentatorem na Ekstraklasa Games i już dzisiaj możecie się zapisać na ostatnie kwalifikacje, które odbędą się 28 grudnia. Pierwszy link w opisie, wpadajcie, zapisujcie się, sprawdzajcie swoje umiejętności, bo pula w samej Ekstraklasa Games jest przepotężna. 10 tysięcy euro do zgarnięcia, to właśnie ty możesz wygrać cały turniej. Zapisuj się i korzystaj, tak jak my korzystamy w tym momencie z tego pika, gdzie... Gdzie? Bonucci 8-6 walkout. 8-6 walkout. To jest coś dużego, że my w tym piku trafiamy walkout 86. Naprawdę, jestem poruszony, ale poruszony jestem, matko jedyna. 15 paczek. 15 paczek w tym... Oj. No, jak se robić święta, to se robić święta na bogato, nie? Pack up za 50. Oj, ale to wygląda, moi kochani, po prostu, ja tu nie będę tego komentował, ja to będę otwierał. Cytując klasyka, niech się zadzieje dym. Nie wiem, jaki to jest klasyk, ale jakiś tam jest. Oj, jeszcze duplikat, naprawdę? Kolejna złota paczka premium wymienna tym razem. Grolisz, 8-4. Zawsze do ikonki, 8-4 lepsze niż nie 8-4. W sensie no, o, a myślałem, że jeszcze ten. To jest myśliwy, ale nie. No dobra. Jeden rzadki, tu tutaj. O kurde, też będzie ten Francelizelo. Ajdy nie, 8-4 też lepsze. Też lepsze, 8-4. Też w porządku, niż nie w porządku. Mieszana paczka piłkarzy premium. Thiago 86, wymienny Thiago. Kurde, niech tu poleci, niech tu się zacznie
Niech się zacznie dym. Niech się zacznie dym. Tiago Cionek. No, Tiago 15 tysięcy, czy tam dyszka. Zawsze spoko. Paczka rzadkich piłkarzy Elektro. To jest ostatnia paczka za ważne mecze, więc no. Co ma być, to niech będzie. Casemiro. Jabadabadabadu. Kurczę pieczone, no Brazylia, wiadomo. W głowach pojawia się już wiele myśli. Neymar, ale nie Casemiro. Ale Casemiro jest w porządku. 8-9, jeszcze Guerreiro 84. Jeszcze Janne Ahonen. Podobny, nie powiecie, że nie. Jakby mu dać tą czopkę, kask i tą na twarz, będzie Janne Ahonen jak z obrazka ściągnięty. Dobrze. I jeszcze Rudy. Fernando Rudy Steira. Fajnie, fajna paczka. Złota paczka piłkarzy Prime, więc tutaj już wchodzimy w ten rejon. Och, tych paczek wszystkich za sezonówki. Jazda. Bo naprawdę jest póki co, no maśniutko. Jak szczerze wam powiem, że naprawdę póki co jest przyjemnie i ja tylko trzymam kciuki, żeby to się nie zmieniło. No bo tyle banerów, tyle walkoutów na ten moment, to rzadko się widuje. Szczególnie na tym koncie. Jazda na całego. Daj, nie bój się, daj! Dobra! Gabriel Martinelli! O, Semedo! Jeszcze Vinicius! Kurde, paczka rzadkich zawodników, to jest paczka ostatnia za te... No, dobra, nieważne, to jest ostatnia paczka za 50, potem tylko za 100, a potem będzie tylko lepiej! Banery, okej, okay, Hiszpania. Espo? Muniain! No dobrze, 8-3, Muniain. Niech będzie. I to jest wymienna, więc mogliśmy coś tutaj jeszcze zarobić. No ale wiadomo, jak jest zarabianie na tym koncie, więc może chociaż nie zarobimy, ale coś trafimy. Nie wiem, od której strony zacząć, więc zacznę po prostu od lewej, jak leci. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. O! 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 Laporte! 86 Laporte. Laporte 86. No dobra, jest walkout. Pierwszy walkout, więc mnie to bardzo, ale to bardzo cieszy. Jeszcze nawet trochę kart jest, które coś są warte. 8-4, 8-4, 8-3. 8-3 w duplikatach, też 8-3. Spoko. Duża paczka rzadkich piłkarzy, number 2. Ale tutaj polsko-angielski. Ho, daj, nie bój się. Ribery. Aj, to Coman. 8-6. Ale może jeszcze będzie Rafael Varane. Może nie. Póki co jest naprawdę okej. Okay. Jest w porządku. Ja jestem zadowolony, ale to tylko wiąże się z tym, żeby było lepiej w kolejnych paczkach, a lepiej na pewno w tej paczce nie będzie. Mamy Tillemu. On jest na pewno wymienny, bo ja go chciałem sprzedać w moim klubie. O nie, ale żeśmy zrobili interes. Kupiłem chłopa z Leicester City na ważne mecze za 3000, żeby nie przepalać Tillemu. A Tillemu teraz mam w duplikacie i pizdu z nim. I go nie przepalimy nic. Ja dupia. Let's go, ostatnia paczka za 100 tysięcy. Ale tą paczką kończymy pewien etap. No, też etap walkoutów. A zaczynamy etap Cavani, 8-5. A zaczynamy etap potężnych paczek. Tak trzeba to nazwać, bo paczka z ikoną wchodzi po malutku. Jest już tuż. Pierwsze SBC o ikonę. Skład o ocenie 87. Siurburu. Przepalamy. Zgłaszamy skład. Wszystko za darmożkę. To jest ok. Kolejne SBC. Wykonamy. Skład o ocenie 86. Przepalamy. Zgłaszamy skład. Przepalamy. Skład o ocenie 85. I tutaj niespodzianka, musieliśmy tylko kupić jednego bąbelka, Gerarda Moreno za 30 tysięcy, więc można śmiało powiedzieć, że to SBC plus minus nas wyszło 60 tysięcy. Czy tam 50? Albo 40. Bo mieliśmy 305. To 45, nieważne. Kogo to interesuje? Nie... I z pewnością was interesuje najbardziej po prostu ta paczka. Ikona podstawowa lub pośrednia. Jeszcze przed ikonką, 4 piki. Bo mnie widzowie przekonali. Ja już w blokach startowych, żeby ikona była otwierana. A tutaj spam na czacie, bo streamujemy to. Zapraszam serdecznie na streameczki. Dzisiaj odcinek nie wiem, o której wleci. Nie wiem, no bo święta. Stream może przed, może po. Nie wiem, nie no, to na pewno nie po. Więc stream
był rano, albo nie było w ogóle. Ja otwieram ikonę, a tu widzowie, nie, piki, piki, piki. No to piki robimy, widzowie. Mam nadzieję, że te piki oddadzą, bo jak nie, to wszystkich tych widzów, co tak pisali, to wiecie. To węgiel dostaną na święta. Ja cię kręcę. No nieźle. No to dało. Spoko, zamienili. Dobra, to już przepalamy. Jedziemy. Jedziemy. Cztery paczki, widzowie. O! Ikona! Ikona! Kurwa! Nie widzę! Wy też nie widzicie! Jadupia! Po narodowościach, widzowie! Jadupia! O Boże! I tak żeśmy na dymy narobili takie, że hej, sokoły chcieli po narodowościach, sieli szukania. I teraz otwórzmy sobie te paczki. Podobno Overmars. Schodzą takie plotki, że Overmars. Teraz Arnolda trafiliśmy, jeszcze nagrywanie wyłączymy. Wszystko. Ja nie mam żadnej holenderskiej ikony, więc no jak będzie, to będzie. Jest. No i mieliście rację. Powiem tak. Jak trafiać dobre karty, to właśnie w taki sposób. Overmars. Moim zdaniem top. Jeśli miałbym już wybierać z tych słabszych kart, kogoś, to chyba wziąłbym Overmarsa. No ale zanim plansza świąteczna, to standardowo wylosujmy zwycięzcę wczorajszego odcinka. Startujemy. I zwycięzcą jest... Niestety, ktoś mi zabrał ukochany 13, więc poproszę numer 15, Bartek Polańczyk. Serdeczne gratulacje, Bartku. Pamiętajcie, żeby pisać w prywatnych wiadomościach na fanpage'u, jak wygracie jakąś nagrodę, Bartku. Ty też również pamiętaj o tym. I jeśli chodzi o dzisiejszy konkurs, to wystarczy napisać również jakikolwiek świąteczny, powiedzmy, komentarz wraz z numerkiem i będziecie brali udział w losowaniu zwycięzcy. A tutaj wybieramy numer 15. Kryje się Rokat Kanga, podkładka. Serdeczne gratulacje, Bartku. Wielkie dzięki, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro i widzimy się, no jutro. Po prostu trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.